Zawsze kiedy nie mogę nagrać normalnego odcinka, bo nie mam czasu, jestem w przelocie i tak dalej, to wam się tłumaczę, że dzisiaj będzie coś tak na skrótowo i tak dalej. Dzisiaj tak nie będzie, chociaż tak jest. Mam dzisiaj absolutnie jasne przekonanie, że właśnie dlatego nie mogę nagrać normalnego odcinka, że muszę powiedzieć to, co mam powiedzieć. Więc czołóweczka, a potem będzie bardzo konieczne gadanko. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj bardzo krótki, bardzo jasny, jestem przekonany bardzo przez Ducha Świętego natchniony przekaz, natchnione gadanko do tych, którzy mają już dość. Moi drodzy, są w życiu takie momenty i takie chwile, kiedy naprawdę brakuje już sił i nie muszę wam tego, przypuszczam, tłumaczyć. Są takie momenty, są takie sytuacje, gdzie się nagromadzi tyle czarnych chmur, tyle cienia na twarzy, tyle takiego przekonania, że się nic nie da zrobić, tyle beznadziei, trudności, cierpienia, żalu, krzywdy i w ogóle tam czegokolwiek innego, że człowiek nie ma siły. I oczywiście u każdego to jest coś innego, u każdego jest inaczej. Ale moi drodzy, dzisiaj jakoś bardzo mocno w moim sercu jest taka sytuacja, jest takie miejsce na takie ludzkie doświadczenie, takie ludzkie poczucie. I bardzo mocno przychodzi do mnie dzisiaj ewangeliczne wezwanie: nie poddawaj się. Ewangeliczne wezwanie: nawet jeżeli coś umarło, to może wstać. Kochani, Ewangelia jest jedyną mocą, w sensie Pan Jezus z Ewangelii jest jedyną mocą, która jest w stanie dać człowiekowi nadzieję, która przekracza wszystko, która przekracza śmierć, która przekracza najbardziej nieprzekraczalne granice, jakie tylko da się wyobrazić. I ten odcinek chciałbym skierować tylko i wyłącznie do jednego rodzaju człowieka, który mnie teraz ogląda. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, jeżeli może wszystko się zawaliło i po prostu wnętrzności ci się wręcz skręcają od bólu, smutku i żalu i poczucia rozpaczy i beznadziei, nie poddawaj się. Jest z tobą Bóg i cię nigdy nie zostawi. Możesz tego nie widzieć, możesz tego nie odczuwać, możesz nie mieć bladego pojęcia, że tak jest, a wręcz może ci wszystko mówić, że jest dokładnie odwrotnie. Proszę cię, nie uwierz w to, nie uwierz w te przekonania, w te odczucia albo brak tych przekonań i odczuć. Uwierz słowa Ewangelii, uwierz słowu, które nie pochodzi od człowieka, które nie pochodzi ode mnie, które nie pochodzi nawet od Kościoła, które pochodzi bezpośrednio od samego Boga, który mówi: nie poddawaj się. Nawet jeżeli by cię zabili, to ja to podniosę. Kochani, jakąś z ogromną mocą dzisiaj przelewa się przez moje serce takie doświadczenie Boga, który mówi: wszystko przetrwamy. Boga, który mówi: nie ma wrogów przede mną. Boga, który mówi: wszystko jestem w stanie znieść i przez wszystko jestem w stanie cię przeprowadzić. I kochani, chciałbym dzisiaj naprawdę tak bardzo prosto i bardzo krótko, ja wiem, że to takie emocjonalne może zawezwanie, ale czuję, że to bardzo jest z Ducha Bożego. Może to jest po prostu do mnie, bo moje serce trochę jest w takiej sytuacji. Może to jest po prostu jakieś wezwanie ewangeliczne do mnie, ale skoro zostałem postawiony w tym miejscu na świecie, gdzie muszę gadać do tego okienka, to dopóki tu gadam, dopóki będzie mi dane, żebym tu gadał, może tylko do dzisiaj, nie wiadomo, to jest to przesłanie. Nie poddawajcie się. Kochani, to nie jest tania motywacja. Nie poddawajcie się dlatego, że jest Bóg. Nie poddawajcie się dlatego, że jest taka siła życiowa, jest taka miłość, jest takie miłosierdzie i taka moc, która nie ma sobie równych. Że wszystko na tym świecie może się sprzysiąc, żeby nam mówić, że tak nie jest. Że wszystko, całe nasze życie, cała historia tego świata i wszyscy ludzie na świecie mogą mówić, że to nieprawda, ale to nie zmieni rzeczywistości. Dlatego, że On jest. Dlatego, że On zmartwychwstał, dlatego, że On pokonał śmierć, dlatego, że On pokonał szatana i może pokonać absolutnie wszystko, co jest w tobie. Czego potrzebujesz? Tylko jednego. Usiądź dzisiaj do prostej modlitwy. Nie do oglądania tego filmiku, nie, on cię ma tylko pchnąć. Do modlitwy. Usiądź dzisiaj do modlitwy i zawołaj o tego, który wszystko potrafi. Zawołaj o to, żeby do ciebie przyszedł. Zawołaj, żeby cię dotknął. Zawołaj, żeby zstąpił i zawołaj, żeby działał w twoim życiu. On jest jedyną odpowiedzią na to, co mamy w sobie. Chrystus, Jego miłość, Jego zbawienie i Jego miłosierdzie jest jedyną odpowiedzią, która istnieje w świecie, która może nam dać to, czego potrzebujemy. Nie ma nigdzie poza Nim takiej odpowiedzi. I chociażby się świat zawalił, niech się zawali dzisiaj, to On się nie zawali. To On będzie stał i On będzie cię trzymał w rękach i On cię nie wypuści. Dlatego, że On jest twoim Bogiem, jest twoim Stworzycielem i On nigdy nie odpuści i nigdy się nie zostawi. I to jest jedna, jedyna rzecz, której jestem pewny na tym świecie. Nie ma niczego innego,
co byłoby pewne. Nie ma niczego innego, co byłoby fundamentem. Nie ma niczego innego, co miałoby jakikolwiek sens poza tym. Więc usłysz, proszę Cię, bardzo mocno i bardzo wyraźnie te słowa dzisiaj. Nie poddawaj się.